Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wdowa z Sarepty Sydońskiej, z ostatniej garści mąki i kilku kropel oliwy, zrobiła podpłomyk dla proroka Eliasza ze względu na Pana. I nie wyczerpała się oliwa, ani nie zabrakło mąki w czasie suszy i głodu, dopóki Pan nie zesłał deszczu. Maryja, pokorna służebnica Pana, wolna od wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, otrzymała pełnię łaski. Ona znalazła źródło darów i wskazuje na serce swojego umiłowanego Syna, które jest niewyczerpalnym źródłem życia i świętości oraz wszelkiej pociechy. To w niej życie Jezusa stało się światłem świata i solą dla ziemi i nadaje sens oraz smak, wskazuje drogę. Jezus powiedział: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. To Jezus sprawia, że mogę czynić wszystko dla nieskończonej chwały Bożej, dla pokonania grzechu i dla zbawienia dusz. Co jest tą moją ostatnią garścią mąki? Czy potrafię uczynić z tego dar dla bliźniego ze względu na Pana? Czy przychodzę do Jezusa z moimi brakami i proszę, by On sam je wypełnił? Każdego dnia chcę wołać do Jezusa z ufnością, słowami pieśni: Jezu, z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Jezu, cichy i pokornego serca. Jezu, o sercu pełnym dobroci i miłości, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem.